Cześć, witam wszystkich, z tej strony Dawid dla Seaside Battles. Znajdujemy się dzisiaj w Amfiteatrze Letnim w Szczecinie, gdzie już za równy miesiąc, bo dzisiaj mamy 11, odbędzie się gala SBS 5, a wraz ze mną jeden z zawodników, który umili nam ten wieczór, Sebastian Wiktorzak. Dzień dobry, witam wszystkich. Słuchaj, to będzie walka w Szczecinie z twoją publicznością. Jak ty się czujesz z tym faktem, że będziesz mógł w końcu boksersko, wiesz, wystąpić przed swoją publicznością na tak dużym obiekcie? No ja bardzo cieszę się z tego powodu. Wiem, że dużo ludzi przyjdzie na pewno wspierać mnie, jak i mojego kolegę Stęż, no i jak wszystkich szczecinianów. Także cieszy ten fakt, że gala jest u nas. Słuchaj, kolejna. Zawodowe walki, jesteś niepokonany? Czy w związku z tym czujesz jakąś dodatkową presję? Czy jednak tutaj walka, która no niestety nie będzie zaliczała się do rekordu bokserskiego, bo będzie w oktagonie, to trochę inaczej do niej podchodzisz? Nie czuję żadnej dodatkowej presji, czy to by była walka rankingowa, czy w oktagonie, czy nie. Czuję się bardzo dobrze. Słuchaj, a czy uważasz, że twoje liczne występy w boksie amatorskim mają teraz jakiś duży wpływ na to, jaką teraz formę prezentujesz? Czy jednak ten boks amatorski lepiej szybko z niego zejść, czy zrobić, wiesz, więcej walk? Ja powiem szczerze, no myślę, że najlepiej jest właśnie przetrzeć się dobrze o ten ring amatorski. Mhm. Ja stoczyłem ponad 300 walk, w sumie to już nawet nie zliczę. I myślę, że najpierw lepiej jest zacząć, ale są zawodnicy, którzy zaczęli od razu od zawodowego, jak na przykład Saul Canelo Alvarez, no. I też dobrze mu się wiedzie na zawodowstwie. Także indywidualna kwestia. Dokładnie. Słuchaj, jesteś uważany za duży talent polskiego boksu. Powiedz mi, czy ty wiesz, czym to jest spowodowane? Czy może trenerzy ci coś wspominali na ten temat, dlaczego tak ludzie postrzegają twoją osobę? No tak jak słyszę od osób, to może tam jakieś tytuły moje, które tam zdobywałem. Ale mówię, przede mną jeszcze ciężka praca i... Ciężka praca, dobra, słuchaj, zawsze walki bokserskie są toczone zawsze w ringu, tak? Czyli mamy ten róg, możesz sobie zamknąć przeciwnika w rogu. Tutaj jednak jest oktagon i ja będąc w zeszłym roku na gali SBS 3 wtedy, tutaj, bił się tutaj bokserko Maciek Drozdowski i widziałem, że jednak brakowało mu tego zamknięcia gdzieś tam w rogu, wiesz, w ringu tego swojego przeciwnika. Powiedz mi, jak ty teraz do tego podchodzisz? Czy trenujecie sobie gdzieś w oktagonie, czy na otwartych przestrzeniach, czy jak to planujesz? Nie, w ogóle nie trenujemy w żadnym oktagonie, robimy w ringu. Ostatnio toczyłem walkę właśnie w takim oktagonie. Wiadomo, troszeczkę jest inaczej, ale... Jest inaczej, ale tobie to nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Słuchaj, do gali został nam miesiąc. No, wywiad wyjdzie troszkę później, więc nieco bliżej. U ciebie można kupić bilety już na ten moment? Tak, można u mnie kupić bilety. Także zapraszam wszystkich do kupna biletów w wiadomości prywatnej u mnie lub u mojego kolegi Łukasza Staniocha, który również wystąpi na tej gali. Już zlikowany Łukasz został, także Łukasz chyba jego wywiad będzie musiał śpieszyć, może on ciebie nie zlikuje, co? Na wywiadzie. Nie, żartuję, już i tak jesteście ogłoszeni, także na spokojnie. Powiedz mi, czy miałeś w ogóle do czynienia z walką bokserską na świeżym powietrzu, czy jednak zawsze biłeś się w zamkniętych obiektach? Kiedyś miałem taką walkę, że biłem się podczas deszczu. W deszczu, tak? Na otwartym powietrzu? Tak, na otwartym powietrzu. No. Wtedy byłem jeszcze dzieckiem, ale miałem taką walkę. Czyli tutaj będzie, no po wielu latach można powiedzieć, tak, drugi raz na otwartym powietrzu. Czy myślisz, że jakoś to wpłynie na sam przebieg walki, czy jednak będzie to podobnie do zamkniętej hali? Nie, myślę, że to w ogóle nie wpłynie na przebieg. W ogóle nie wpłynie, dobra. Słuchajcie, ja zapraszam wszystkich na galę, które już za miesiąc odbędzie się tutaj za nami na tym przepięknym obiekcie. Zapraszam wszystkich do kolegi tutaj na socjale i do niego po bilety. No i co? Widzimy się już 11 maja. Pewnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.